Dzieje się i zadziewa food hall. Ale przede wszystkim, tutaj o, proszę, cała torba. Ale przede wszystkim chlebak do domu doszedł. Chlebak z Biedry. Na pieszo. Przepraszam, z Home and Seja. Home and you i home and gdzieś tam. Zapłać milion, dostaniesz to samo co gdzie indziej. Patrz, proszę bardzo. Piękny jesteś. Zaraz się wyłoży ręczniczkiem na kruszydło. Proszę, voilà. I będzie bardzo pasowny do tutaj, tu myślę, że gdzie te sneakersy są, nie? Że tu będzie bliżej. Aha. Nikt nie widział tych sneakers. Się rozlewa olejek miłosny. Wszystko w trakcie. W międzyczasie. W międzyczasie jest wszystko najbardziej. Bardzo. Dobra, i się zmieści. Chlebak. Proszę, o, jeszcze lampkę. O, jeszcze lampkę zapala, spoko. No, taki wieloczynnościowy. No. Lampka. Gdzie on ją zapalił? To ma dar, chłopak. No. Tutaj. O, spoko. Wieloczynnościowy. Już bardzo, moja stara wieża, ale jednak on po prostu dojście do lampki zrobiłam. O, bardzo piękny. Zacny. Myk. Myk. A chcę powiedzieć, kto tu rządzi. Jestem w domu. To ja tu jestem herbatem. Tu go przesunę minimalnie, a tu mamy dojście do lampki, już nie będzie. To się wszystko da zrobić, słuchajcie. Kocha. Da się, bo tylko... Pociągałkę. Nie, wystarczy mieć dwie ręce wąble, bo tu masz jedną. O. No to mam aparat, ale mam aparat. I jeszcze ta była. Deska. Gdzie jest deska? Gdzie jest deska? Proszę, z motywem zacnie ludowym. Deska, jaki bałagan, do którego przyszłyśmy? Składają deskę. Właśnie, proszę, kot na stole. Deska, drewnianej nam jednej brakowało, bo na jednej tam stoją nasze siuwaksy, weldingsy. O, nie schowałam oliwę, zaraz schowam. Powiecie, co ja jeszcze mam? Ja wam kiedyś zrobię update całego mieszkania. Tu się, wiecie, dużo dzieje takich drobnych rzeczy. I na przykład oliwa ma swoją szafkę, chciałam powiedzieć. I swojego Dingso siuwaksa, do której ją wkładam. Polecam tę oliwę. Tę również. Przepyszne są do pracy. I o, proszę. I mam teaboxy, i mam kawę cappuccino, i czego ja nie mam tutaj. Proszę bardzo, wszystko się mieści. No. I deska będzie nam potrzebna, bo wreszcie będziemy miały taką, co można na stole pokroić sobie coś. Na przykład wąsokry i mogły, i będzie leżała na stole. Tak będzie. No. Dokładnie. No i mamy tam jakieś picia, nie picia, ale to już tam wiecie. Popierdółki. Jeszcze mamy jedną fajną rzecz, bo mamy na górę, wzięłyśmy wekszonie do biura. To musimy wziąć. Są bardzo fajne, ciężkie, nie zlatują i są super. A tu mamy tiramisu, nikt nie widział. Oprócz tego same rzeczy na pewno kocie, tylko banany i banany. No, także tak to u nas wygląda. No, strasznie ładne te kwiaty. Przynieście szczotki, pozmiatajcie, co tam, jakieś resztki leżą i już. Pięknie. O, zobaczcie, tutaj się będzie działo, ale jaki piękny bukiet. Insta friendly. Super, a ja robię moją sałatkę, bo miałam pomidory, kupiłam rozponkę. Przez o, nie jak ta księżniczka. A tu jest sos. Papryka, cukier, koperek, oliwa. Tak właśnie. Pomidory miałam różne, takie zresztkowane po prostu do hamburgerów. A to są nasze inne zakupy, ale to tak nieważne. Bukiet jest ważny. I taki zestaw zupełnie nowych do wypróbowania kosmetyków. Teraz w drogerii Hebe są zniżki z okazji Dnia Kobiet, 40% na całe wybrane firmy. I mam tak. Bourjois Healthy Mix. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Oczywiście ten jasny kolor. Kredka do brwi to jest Doroty. To jest Col Kajal. Super, ja uwielbiam, jak coś jest kolem, w ogóle węglem. Max Factor, wykręcana. Ja sobie zakupiłam dwie takie szminki. Jedną mamy z Eveline i ona jest matowa,
ale również błyszczyk z Essence. I Dorota, patrzę, że ten sam odcień wybrałam. Tutaj brokatowy eyeliner, bardzo fajnie wygląda. I zwyczajny eyeliner, bo już mi się eyelinery pokończyły. I Maybelline korektor. Dwie kredki do brwi. Moja ciemniejsza, Doroty jaśniejsza, bo ona lubi jaśniejsze kolory. Podkład pod cienie. Już tak, już mam Essence, już mogę sobie sama laszy kupować i maskary, które uwielbiam. I dwa pudry, jeden wziąłam z Essence, a drugi wzięłam z Pierre René. I trójeczka to jest, nie wiem, czy gdzieś jest, o, 03, bo to jest transparentne. Zobaczymy, pudry mi się akurat pokończył. No i do włosów mamy L'Oreal farby, ja sobie wzięłam henny kolor. Taką rudawą, burgundową, ciemnawą. I to jakaś taka ciekawostka, słuchajcie. Odcienie rudego. Taka maska 3-minutowa. Koloryzująca odżywka. Bardzo jestem ciekawa efektu. I chyba najpierw zobaczę, jak to działa z Joanny. No i zobaczymy, czy coś zakoloryzuje. Taka ciekawostka. Jakby działała, to bardzo niedroga. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dam znać. Wciszona. Księżyc jest. Ostrości nur. Sama kropka. Ojoj, a na księżycu był burdel. No, lustrzanką z tym wielkim teleobiektywem to coś zrobiła, ale tak to. A i tak jest mega. No, duży, nie? Mm. Vloga nie ma i nie ma, i nie ma kto nagrywać, nie ma kiedy. Nic, tylko kwarantanna i kwarantanna, a dzisiaj w lesie. A dzisiaj w lesie, bo słuchajcie, nagrywałam wam o sośnie. To pomyślałam, że jak mam za oknem sosny, to wyjdę. Wezmę, ubiorę się chociaż w dżinsa. I wylizę. I wylizę. Patrzę, że brzoza tu się uchowała i taka kora. Pozbieram korę, bo kora z brzozy pięknie okadza mieszkanie. Zaraz trochę pozbieram artefaktów, ale przede wszystkim mam tu las sosnowy. Skąd tu brzoza, jak tu brzozy jednej nie ma? Cud natury po prostu. Cud natury. W każdym razie z tymi vlogami jest jak jest, ponieważ siedzę w domu, no. Przecież mogłabym wam nagrywać, jak te soki kręcę. Ale zrobiłam, tarota nie wzięłam, ale to już jak mam statyw, nie statyw, to mi się tego tarota targać nie chciało. Idę po młode pędy sosny, młode takie gałązki sosny, tylko nie chciałam zrywać, ale można je spokojnie zebrać. Drzewko nie cierpi, poopadały, słuchajcie, a swoje zrobią. Tu mam nawet taką jedną z sysunią, nic nie pourywałam. Można będzie w sumie zrobić tarot w sośnie w domu. Zbierę do torby. Wezmę tutaj, słuchajcie, no taka natura jest, że trochę zostawiają, znaczy nie sprzątają lasu, prawda, więc można sobie pozbierać, ale są też młode, zaraz wam pokażę, odwrócę was, bo zobaczcie, tutaj na przykład już wykiełkowały młode, mnóstwo sosenek, a ja to sobie tak, o tak, nie no, ta jest żywa na przykład, nie, no to miałam takie zebrane, mech jest piękny. Szyszki są. Może jaką szyszkę jeszcze wezmę. To wszystko się dopiero budzi do życia, słuchajcie. Robaczki, nie robaczki. No, masek. A tu sobie siedziałam. Moja torba, statyw. Dorota, statyw, torba. Pinek jako stolik. Tutaj cieli coś chyba, nie? A to wezmę.
To wezmę, będzie trochę pachniało lasem, daleko nie mam. A, no i tu o tym brzozowym kawałku mówiłam, nie? Że nie wiadomo skąd to nagle jub, brzozowy kawałek. Też ładny. A tu plan filmowy, zdjęciowy. Tak jak mówiłam wam, kart nie wzięłam, ale... Hello! Ja mam zrobić. Dorota nam robi zdjęcie sobie połowy głowy. Bo ja jestem za krótka. O, o, udało się, hurra! Incepcja! Znowu nie. Jeszcze raz. Nie, było dobrze. Było dobrze? Tak, 2 metry niżej. A, dobrze, dobra. Lecimy. Słuchajcie, lecimy. Lasek piękny. Mam bardzo blisko do lasu. Znaczy tamto już się ciągną lasy i to bym powiedziała... Aparat wzięłaś i skórkę do... Mam. Bym powiedziała lotniska, nie lotniska, wszystko się ciągnie. Także lasów tu jest już bardzo dużo. A tu mam cywilizację od razu, tam domek widać. Także słuchajcie, naprawdę powiem wam, daleko nie jest dobra, bo zboczyłam ze ścieżki. Boimy się czego? Wilka złego. O. Także tak. Można... Tutaj można by było w te lasy to i tydzień nie wyjść. Ale tak jak mówię, z brzegu bliziuteńko pooddychać można. No i liście dębu. I teraz słucham, gdzie kapotna jest ten dąb? A liści dębu w cholerę. No są sosny same, a liście dębu. No i teraz mnie proszę to wyjaśnij. A tu są liście tam. Dębu. No. Ścieli ten dąb, czy jak? Czy ja jest... A nie, ten mały jest dąbem. Rośnie dopiero, okej. Okay. Mamy to. A tutaj ten mały też i tyle liści zostawił? O, jaki mały dąbek. Super. Maleńkie dąbki. Super dąbki. Tutaj też. Tutaj też są dąbki. O. Tu też liście dębu. Szukam dębiszcza. A tu dąbuniek. Dąbuniek. Brzoza tutaj się ułamała. No z brzozy, słuchajcie, napar. Rewelacja. Chciałam jeszcze wziąć żywicę sosnową, ale to chyba nie jest moment na zbieranie. Czy jest? No. No. Huba jest? Cała huba? Zaraz będziemy robić pentagram na hubie. O, proszę bardzo. Jaka cudna huba. Ale brzoska łamana, tak o, bym powiedziała. Coś tu się zadziało. Coś tu się wydarzyło. Mhm. A tu jest też huba. O, i to fajna. Huba, huba. Zobaczcie, jaki wspaniały mech, jaki kolor soczysty po prostu. Cudo. Cuda, panie, cuda. Dorota tam fotografuje creepy rzeczy na pewno. Dorota zawsze creepy rzeczy. Idziemy zobaczyć, co Dorota fotografuje za creepy sprawy. Pinki, nie pinki. Ja trochę tej sosny jeszcze zbieram leżącej, co by drzew nie łamać. A i tak dużo leżącego jest, także naprawdę. I zobaczymy. Z tą Dorotą wymyśl. Co? O, dzięcioł gdzieś puka. Szukamy dzięcioła. Już nie puka. Gdzie jesteś, dzięciole? Tak. Ale nie widzę. Nie tak, żeby... Niciorta nie widać. Jak zobaczę, to wam pokażę. Słuchajcie, mam dzięcioła, ale nie mam przybliżenia. Ale może zobaczyć, jak się łebek rusza? O, już nie. O, tak. O, ja widzę. To rusza się, rusza. Słabo, ale widać. Ha! Dzięcioł. Niech tam robi, co ma robić. A ja zrobię... O! Ale zbliżenie. A ja zrobię pentagram na krzaku. A mam nadzieję, że te piękne łąki również będą pięknym kiedyś tłem do jakiegoś filmu. Proszę bardzo, jeszcze mam rzeczkę, strumyk pokażę. A tu już zobaczcie cywilizację. Od właseczek. I co? I rozstajne drogi jak znalazł, nie? Zawsze można jajo wyrzucić.
I do rzeczki. I do rzeczki. I proszę bardzo, rzeczko strumyczek. Teraz możemy zrobić takie coś. Rytualiki. Telefon. Nie. Jako dronik. Nie. O nie, nie, tak. Nie, 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 nie. I tam pędź dalej. O nie, o, nie. Opona. Dziady borowe. Spokój, już na lot z dronu. Nie chcesz? Oj. Zobaczcie, jakie wielkie drzewo tutaj rosło. Ciekawe jakie w ogóle. Ale ogromniaste. No i strumyczek, strumyczek. Kolce. O! O! A nie, mam kolce, ale kolce, dobra rzecz. Więc pamiętajcie, do obrony, ochrony domu kolce najlepsze. A. Właśnie zrobię zdjęcie ziółka, które będę omawiać, znalazłam. Przy rowie, jak na prawdziwej wsi, jak tylko przyjedzie auto, se znalazłam, se mam. Kuku. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki friendly widok i kolor. No piękny. To, co to jest? Nie mam pojęcia, ale na piękny kolor się zeschło. Cudo. Tak. Hrabina się bierze za mycie auta. Auto nazywa się Elizabeth. Także Elizabeth będzie na kwarantannie czyściutka. Jak już stoi biedula, to niech będzie czysta na wiosnę. Auć, auć, auć.